1 marca 2023 roku została przeniesiona do nowego obiektu przychodnia Donmet w Brzezie Łące. Ceremonię otwarcia przychodni prowadzi właścicielka Donata Tłużnik, która przycina wstęgę do budynku z wnuczką i zaprasza zgromadzonych gości. Uroczystego poświęcenia dokonuje ksiądz Tomasz Pucharski, proboszcz tutejszej parafii. Chciałbym na początku zabrać głos podziękowania Pani Donacie za to, że jest takim człowiekiem, który w tej społeczności, gdzie jestem proboszczem, jest człowiekiem dobrym. Amen. Amen. Nie wiem, co sanepid na ale nie żałuję. Głos zabiera wieloletni współpracownik dr Tomasz Kołaciński. I był SPZOS, potem ten SPZOS zamienił się w ENZOS, podmiot publiczny. I w tym momencie Donata wzięła to jeszcze bardziej podkręciła. Pokazali się nowi koledzy, nowe koleżanki, rozkręciła się stomatologia. No i potem pomysł z nową przychodnią, bo tam w Brzezie, no umówmy się, lokal mały i już niewystarczający dla ogółu ludzkości, dla chorych, tutaj tych mieszkających w okolicy. No i dobra opinia o przychodni, o pracy pielęgniarek, lekarzy. Zaczęło się coraz więcej osób zapisywać. No i w tej chwili naprawdę tej pracy jest bardzo dużo, efekty są bardzo dobre. No i otwierając tą przychodnię, no powiem szczerze, że jesteśmy pełni podziwu. No i gratulacje za odwagę w tych czasach. Te czasy są dość skomplikowane, umówmy się, ale myślę, że to będzie duży sukces. Więc wszystkiego dobrego. Niech się wiedzie. Żeby sukces był dalej taki wielki, jak jest. Wszystkiego dobrego. Zaproszeni goście mogą poznać nowoczesne i funkcjonalne wnętrza budynku. To wygląda do podstawowej opieki zdrowotnej. Oprowadza nas Donata Tłużnik. Na parterze mieści się gabinet zabiegowy oraz gabinety lekarskie podstawowej opieki zdrowotnej. Tak będą wyglądały gabinety lekarskie, wszystko przystosowane na potrzeby lekarza pierwszego kontaktu. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy. Tutaj lądzą panie pielęgniarki. Osobnym wejściem wchodzimy do poradni dzieci zdrowych. Przenosimy się na pierwsze piętro. Po lewej stronie mieszczą się gabinety stomatologiczne, pracownia rentgenowska oraz pomieszczenie socjalne. Zaś po prawej gabinet ginekologiczny i gabinet położnej oraz szkoła rodzenia. Jesteśmy na drugim piętrze, gdzie znajduje się praktyka rehabilitacji ogólnej Prosemilia. Również na drugim piętrze mieści się poradnia psychologiczna Era Psyche. W budynku funkcjonuje punkt apteczny. Oficjalne otwarcie przychodni zakończyło się poczęstunkiem dla gości. Smakuje? Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.